1 września w Tczewie tradycyjnie odbyły się nie tylko uroczystości patriotyczne, ale także piknik historyczno-militarny przygotowany przez Fabrykę Sztuk. Duże zainteresowanie wzbudził pokaz musztry kawaleryjskiej, sprzęt wojskowy oraz nowość – stanowisko Muzeum II wojny światowej, które stworzy Muzeum Mostów Tczewskich. W ramach obchodów 84. rocznicy wybuchu II wojny światowej na bulwarze odbył się piknik historyczno-militarny. Jego celem było przedstawienie w przystępnej i ciekawej formie wydarzeń historycznych, konkretnie kampanii wrześniowej, a także przybliżenie działalności współczesnych służb mundurowych. Uczestnicy wydarzenia mogli obejrzeć pokaz musztry kawaleryjskiej, skorzystać z przejścia granicznego, czy też przyjrzeć się umundurowaniu. Uzbrojeniu i wyposażeniu wojska polskiego i niemieckiego z okresu II wojny światowej. To jest armata przeciwlotnicza, wzorowana produkcji polskiej, ale na licencji radzieckiej, ale wzorowana na Boforsie szwedzkim. Przeciwlotnicza ona jest z czasu wojny, II wojny światowej, z okresu, nie? Tu mamy szpital, to jest z okresu 39 rok, nie? A tu za panami stoi armata przeciwpancerna, tak zwana Muchobika. Walczyła, bo ona jest z 1943 roku wyprodukowana. Pierwszy raz na festynie militarnym w Tczewie, czy? Nie, tu już jesteśmy tradycyjnie od wielu, wielu lat. No, o czym była przerwa pandemii, ale inscenizację robiliśmy przy mostach tutaj tczewskich. Jak pan ocenia zainteresowanie mieszkańców? Wszystko zależy od pogody. Nie jest pogoda, jest dużo ludzi. Nie? A jak jest dzisiaj? No dzisiaj jest na razie fajnie, jest, bo przynajmniej słoneczko nie pada, ludzie przychodzą. No, największe zainteresowanie ma karuzela tak zwana. Po raz pierwszy na pikniku pojawiło się stanowisko Muzeum II wojny światowej. Muzeum II wojny światowej przybyło na piknik historyczno-militarny do Tczewa, aby uczcić pamięć polskich żołnierzy z września 1939 roku i kolejarzy, którzy zginęli w Tczewie. Przygotowaliśmy strefę edukacyjną, w której najmłodsi, jak można zauważyć, mogą poznać historię obrony mostów tczewskich poprzez różną grę memory, ale również przez umundurowanie, przywieźliśmy reklibiki umundurowania polskiego żołnierza z września 1939 roku, gdzie przybliżamy też temat obrony w roku 1939. W namiocie muzeum najmłodsi mogli również pokolorować kratownice i wieżyczki mostu tczewskiego, a nieco starsi popodziwiać samochody z okresu II wojny światowej. Willys oraz Dodge, jest to produkcja amerykańska, wyjątkowa okazja, dlatego że nie prezentujemy ich na co dzień w naszej przestrzeni ekspozycyjnej. Służą one nam jako takie pojazdy, można powiedzieć, wyjazdowe. Wystawiamy z różnych okazji. Na przykładzie rocznic różnego rodzaju możemy tego typu samochody zaprezentować. One noszą tutaj polskie barwy naniesione już później. Tak jak wspomniałem, produkcja jest amerykańska. Natomiast tutaj w przypadku Willisa widzimy barwy generała Maczka, wojsk generała Maczka, z tyłu strzelcy karpaccy, znani między innymi z bitwy pod Monte Cassino, na przykładzie tego wspomnianego tutaj Dodge'a z tyłu. Willys jest, no, można powiedzieć, najpopularniejszym takim jeepem, najpopularniejszym samochodem strony alianckiej w trakcie II wojny światowej. Dodge natomiast to tak zwany koń pociągowy armii amerykańskiej. Większy samochód służył do transportu piechoty oraz do lawetowania artylerii i ciężkiego sprzętu. Przypomnijmy, że Muzeum II wojny światowej powołało filię o nazwie Muzeum Mostów Tczewskich, które w przyszłości będzie się znajdować w przyczółku i portalu wjazdowym od strony Tczewa.